tekst manny na siódmy kwietnia, a mój Bóg w pełni zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale. W Chrystusie Jezusie, Filipensów rozdział czwarty, werset dziewiętnasty. Komentarz parałuzyjny. Jeśli nie masz pałającej gorliwości do głoszenia dobrej nowiny o wielkiej radości, módl się o nią żarliwie, wiernie i wytrwale oraz o nią zabiegaj. A wkrótce ją zdobędziesz. Jeśli masz gorliwość i miłość do Ewangelii, a brak ci zdolności do jej przedstawiania, módl się o tę zdolność, jednocześnie w pełni wykorzystując to, co już posiadasz. Jeśli masz gorliwość i zdolność, a brak ci okazji, jak najszybciej przedstaw to panu w modlitwie, mówiąc mu, że wiernie wykorzystujesz wszystkie nadarzające się sposobności. Wówczas oczekuj liczniejszych okazji, nie zaniedbując korzystania z tych najskromniejszych i najmniejszych, jakie są w Twoim zasięgu. Reprint numer 2004 Komentarz Epifaniczny: Wszyscy chrześcijanie potrzebują mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy który Bóg zobowiązał się rozwijać w wiernych w swych niezgłębionych źródłach mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy Jehowa posiada obfitość bogactw, by zaspokoić wszystkie ich potrzeby. Naprawdę szczodrze zaspokaja potrzeby wszystkich tych, którzy proszą o to w imieniu i przez jego Syna, którego uczynił dla nas mądrością, sprawiedliwością, Uświęceniem i wyzwoleniem. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego, Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, S.N.P.D. Psalm 23, Psalm Dawida. Pan moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Na zielonych pastwiskach mnie kładzie, nad spokojne wody mnie prowadzi. Moją duszę orzeźwia. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, bo ty jesteś ze mną, twoja laska i twój kij mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów, namaszczasz olejkiem moją głowę, mój kielich się przelewa. O tak dobroć i łaska będą szły moim tropem przez wszystkie dni mego życia. I powrócę do domu Pana na długie dni. W Psalm 34 czwarty, wersety od ósmego do jedenastego, anioł Pana zatacza kordon wokół tych, którzy się Go boją, i wyrywa ich. Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry, szczęśliwy ten człowiek, który w Nim szuka schronienia. Bójcie się Pana, Jego święci, gdyż niczego nie brak tym, którzy się go boją. Na młodel wyspadł niedostatek, także zgłodniały, lecz szukającym Pana nie brak żadnego dobra. Psalm pięćdziesiąty, werset dziesiąty, gdyż do mnie należy wszelkie leśne zwierzę, zwierzyna na tysiącu gór. Psalm sześćdziesiąty piąty, wersety od dziesiątego do czternastego. Nawiedzasz ziemię, zapewniasz jej obfitość, bogato zaopatrujesz, strumień Boży jest pełen wody, i, zbiory, ich zboża, dzięki tobie, pewne, gdyż tak względem niej postanowiłeś. Nawadniasz jej zagony, wyrównujesz jej skiby, zmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej pędom. Wieńczysz rok swoją dobrocią. A twoje ścieżki ociekają tłustością, zroszone są stepowe pastwiska, i radością przepasują się wzgórza. Łąki odziewają się w stada owiec, a doliny okrywają się zbożem. Wykrzykują, tak na głos śpiewają. Przypowieści Salomonowe, rozdział ósmy, werset dwudziesty pierwszy: By ci, którzy mnie kochają, odziedziczyli majątek, bo ja, Napełniaj ich skarbce. Izajasza rozdział 25, werset 4. Gdyż byłeś schronieniem biednemu, schronieniem potrzebującemu w jego niedoli, ucieczką przed ulewą, cieniem przed upałem, bo duch budzących lęk jest jak ulewa dla muru. Malachiasza rozdział 3, werset 10. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i, w ten sposób, wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów, czy wam nie otworzę okien nieba i nie wyleję na was błogosławieństwa miarę. Ewangelia Mateusza rozdział 6 wersety od 26 do 33 Przyjrzyjcie się ptakom nieba, że nie sieją ani żną, ani nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele ważniejsi niż on? A kto z was, martwiąc się, może wydłużyć swój wiek o jeden łokieć? A co do odzienia, dlaczego się martwicie? Zauważcie lilie polne, jak rosną, nie trudzą się i nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całej swojej chwale nie odziewał się tak, jak jedna z nich. Jeśli więc trawy polną która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyodziewa, czy nie o wiele bardziej was, o małowierni? Nie martwcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść? Albo, co będziemy pić? Albo, w co się ubierzemy? Bo tego wszystkiego narody szukają, wie przecież Ojciec wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Rzymiany rozdział 8 werset 28. Wiemy też, że kochającym Boga wszystko współdziała ku dobremu, tym, którzy są powołani zgodnie z, Jego, postanowieniem. Drugi Koryntów rozdział 9 wersety 8 i 9 Bóg zaś jest w stanie udzielić wam w obfitości wszelkiej łaski, abyście we wszystkim zawsze byli samowystarczalni i obfitowali w każdym dobrym dziele, jak jest napisane, rozproszył, dał potrzebującym, jego sprawiedliwość trwa na wieki. Żydów rozdział 13 wersety 5 i 6 w sposób niechciwy grosza zadowalajcie się tym, co posiadacie, sam bowiem powiedział, nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest moim pomocnikiem i nie będę się lękał, cóż mi może uczynić człowiek. 1 Piotra rozdział 5, werset siódmy. Wszelką swoją troskę przerzucając na Niego, gdyż jemu zależy na was. Efezów rozdział pierwszy werset siódmy, w nim mamy odkupienie przez jego krew, odpuszczenie upadków, według bogactwa jego łaski. Rozdział trzeci werset szesnasty, aby według bogactwa swojej chwały sprawił, byście przez jego ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku. Pieśni, 67, 110. 63 119 121 293 301 wiersze brzasku 202 zachować odwagę lektura uzupełniająca w strażnicy reprint numer 5508 tekst manny na 7 kwietnia a mój bóg w pełni zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie, Filipensów, rozdział 4, werset 19. Pytania: Czy w tym tygodniu Bóg zaspokoił moje potrzeby? W jakich okolicznościach? Jak to na mnie wpłynęło? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze